Tajemnica Ziemi Świętej. Jerycho. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni. I był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego diabeł: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Za nami góra kuszenia, miejsce, w którym Jezus Chrystus doświadcza pokusy. Opisywany przez świętego Łukasza moment jest szczególnym momentem w Biblii, ponieważ diabeł uzurpuje sobie pozycję i miejsce Boga Wszechmogącego, żeby chcieć zdobyć nienależną mu władzę. Diabeł chce, żeby Jezus Chrystus oddał mu pokłon. Diabeł obiecuje, że da Jezusowi wszystkie królestwa świata, wszystkie dobra, dobrobyt. Ale tak naprawdę one do Niego nie należą. Należą do Boga Wszechmogącego. My też w codzienności możemy być kuszeni. Musimy odróżnić, że pokusa jest propozycją, a grzech jest czynem. Grzech jest na tyle trudnym doświadczeniem, ponieważ człowiek, czując pod wpływem pychy i chciwości pragnienie posiadania, bardzo często idzie grzech w grzech. Natomiast pokusa jest subtelna, jest delikatna. Bardzo często prowadzi do tego, żeby człowiek skorzystał z myśli czy z podpowiedzi, którą ma w sobie szatan. Ta koncepcja, którą ma w sobie diabeł, jest kompletnie inną koncepcją niż koncepcja Pana Boga. Dlatego my chciejmy przeżywać w swoje życie w takim duchu, aby słysząc tego różnego rodzaju pokusy, podpowiedzi, propozycje, abyśmy nie chcieli skorzystać z tych propozycji, abyśmy ich nie słuchali, abyśmy je lekceważyli, abyśmy w ogóle nie zwracali na nie uwagi, ale żebyśmy byli skupieni na Jezusie Chrystusie, który daje nam słowo życia, który daje nam to słowo, które jest prawdziwym chlebem, jest prawdziwym pokarmem, dającym nasycenie. Popatrzmy, po prawej stronie, po mojej prawej stronie widać tą całą perspektywę, którą obiecuje szatan. To jest imponujący widok, ale Jezus Chrystus z niego nie korzysta. I my nie chciejmy korzystać z tego, co podpowiada nam i daje szatan, tylko chciejmy iść za tym, co daje i podpowiada Pan Bóg. Szalom. Przeżyj podróż do miejsc, w których objawiła się tajemnica Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Katechezy biblijne z Ziemi Świętej.